Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcineczku oczywiście z gry Assassin's Creed Boogie Tea. Tak, Boogie Tea. Dlaczego Boogie Tea? To zapewne osoby, które były na live z Unity wiedzą, o co chodzi, no ale to jest w chwili obecnej najmniej istotne. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie kontynuować już 9. sekwencję, więc pozwoliłem się tutaj teleportować troszeczkę bliżej, żebyśmy nie musieli latać przez cały Paryż i zrobimy sobie dzisiaj tą ostatnią misję. Dlaczego ostatnią misję? Nie wiem, dzisiaj będzie krócej, bo chcę zrobić po prostu, odblokować sobie dziewiątą sekwencję, dlatego że po dziewiątej sekwencji będę mógł kupować, będę miał możliwość używania już trzeciego poziomu wytrychów, co troszeczkę ułatwi mi, że tak powiem, wymaksowanie tych wszystkich pierdół, które są gdzieś tutaj dookoła, w sensie skrzynki i tak dalej, i tak dalej. Także mamy sekwencję dziewiątą, wspomnienie trzecie, ucieczka. Skoro Marie Lwy skły nie żyje, pora odszukać Elis i opuścić tę okolicę. I opuścić tę okolicę, brzmi to groźnie, jakbyśmy mieli się gdzieś, nie wiem, wyprowadzić gdzieś daleko, daleko, daleko poza Paryż, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. What? No time to explain. Run! A ja chcę się z nimi pobić, nie chcę uciekać. Nie możemy się z nimi pobić, halo. Arno, weź no się za to zabierz i pobawmy się z nimi trochę, no. I'm afraid not. These older models are entirely at a breeze, and there is far too much of it, I'm afraid, to be safe. Now, this particular example, what do you think you're doing? Get out of there this instant! Cut the ropes! I'll cover you! Oh my. Będziemy latać. Tnij linę, dobra. Matko, co za slow motion. Okej. Jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Ale zaraz, pierwszy się z nimi pobawimy, bo i tak linę musimy odciąć, więc bez problemu. Dobra. Pierwsza lina odcięta. Rozumiem, że pewnie przy odcięciu pierwszej liny przyjdzie ich więcej, owszem. Odetnijmy sobie drugą linę. Żegnam panów. O, tam jest ich więcej, cholera. Dobra, pobawmy się z nimi. A co tam? Dobra, uszkodzony, świetnie. No i ostatnia lina nam została. Mam tylko nadzieję, że Elis sama nam nie odleci. Podążaj? Jak ja mam, przepraszam, się tam przed... Co tam było napisane? Trzymaj się, co? Czekajcie, kurczę. Trzymaj się blisko, nie dotykaj ziemi. O kurna, to nam dowalili misję teraz. Czy nie możemy dotknąć ziemi? No dobra. Czy nie możemy spaść, jednym słowem? Mam wielką nadzieję, że nie spadnę i uda nam się to ładnie zaliczyć. Jak mi się skończy, przepraszam, dach? O czym ty pieprzysz, kobieto? Damy radę. Czekajcie, 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 żeby tylko nie spać, to jest najważniejsze. Arno, dawaj, 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 po dachach, po dachach, po dachach. W końcu do cholery jesteś asasynem, dasz radę. O, fuck, czekajcie, bo tutaj nie przejdziemy po dachu. No, mijam ich, Elis, easy peasy. Lemon squeezy. Fuck, no kto to wymyślił? Czekajcie, to jest lina. Oby tylko Arno mi na tą linę spadła, nie? Dobra, nice. My się chyba tego haka musimy ogólnie złapać, co? Tak mi się wydaje.
aczkolwiek nie jestem pewny. Dobra, przeskoczmy sobie na ten budynek. Elis, co ty kombinujesz? Dobra, tutaj mamy linę. Dobra, uwięzła lina, całkiem spoko. Mam wielką nadzieję, że będę w stanie się tego złapać i nie będziemy mieli większych problemów i że też złapiemy się od razu i uciekniemy z Elis. Dobra. Do góry? Co ja mam tu robić, bo nic bardzo wiem. No, że tak powiem, jestem cały, tylko że... Czy ja mam tutaj coś sterować? Fajnie, spadłem na ziemię. I co dalej? Okej, aha, czyli musimy nadal iść górą, dobra. Mam tylko wielką nadzieję, że mi się nie spierdzieliło, wiecie co, trzymaj się, nie dotykaj ziemi. No dobra. Wow, 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 kto tam do mnie tak napieprza? Your pardon, monsieur. Kurde, trochę długa ta droga. Myślałem, że to jakoś tak w miarę krócej Olender pójdzie, a widzę, że... Nie za bardzo. No idę! Czego na mnie krzyczysz? Nie lubię tej Elis. Zaczyna mi działać na nerwy. Pogania mnie. No to postaraj się zwolnić! Tam, Arno, lina! Na linę. Kto tak napierdziela? Czemu oni strzelają w ogóle? Dziwnie to wygląda. Idę. Tu mamy linę, dobra. Aha, ona jest coraz niżej. Mam dziwne wrażenie, że zaraz... Staram się jak mogę, Elis. No, bym powiedział, że troszeczkę ten balon zwolnił, albo nawet się cofnął w czasie o parę sekund. Next time, I plan the escape route. No i całkiem spoko, tylko że jest to, słuchajcie, krótka misja, kurczę. I ona chyba niestety kończy 9. sekwencję. Can things ever go back to the way they were before, do you think? Do you? After everything that's happened. Everything we've lost. So that's it then. The course of history forever altered. Never again to return. Maybe we can't go back. But going forward isn't necessarily an ending. You cheated. You took too long. I love you. Dobra, to chyba były jakieś bugi albo zamierzony cel, w sensie oszukiwać. Już myślałem, że wiecie, mieli się pocałować, a tu bug. No i super, udało nam się i nawet zrobiliśmy wyzwania, nie dotykaj ziemi, trzymaj się blisko Mont Golfiera, więc jest całkiem spoko. No i słuchajcie, będziemy zaczynać 10. już sekwencję, także jesteśmy bliżej niż dalej końca. Zobaczymy, co się teraz wydarzy, czy będziemy mieli na dzień dobry jakąś misję, bo kurczę, w sumie ten krótki odcinek wyszedł nawet niecałe 10 minut z tego, co widzę. Ale kurczę, miałem tak, myślałem, że będzie troszeczkę dłuższa ta misja, cholera, ale... Okej, okay, a Elis widzę nie ma. Had to dash. You looked so peaceful. I didn't want to wake you. Je t'aime, Elis. Je t'aime, je t'aime. To jest chyba kocham cię, nie? Coś takiego. Someone will come and collect it. Surely. Chyba.
A co tam, zostawię sobie balon na środku Paryża. Co się będę? Odblokowane osiągnięcie, śmierć głodowa. Dobra, w ogóle to w której... O, zabij przestępców, jak najbardziej. Ej, nie, nie chcę teraz do synchro. Ja tu mam cel ważny. Słyszę. Nie, nie teraz! Proszę, nie! Odblokowano umiejętności asasyna. W swoim ulepszone widmowe odstrze... O, całkiem fajne. No to wiemy, dobra. Zaraz, bo chcę zabić tych dwóch typów. Nie, nie, nie wyciągać mnie! Dobra, zabici? Zabici, super. Szczerze powiedziawszy, to teraz mam dylemat, bo ja nie wiem, co ona w ogóle pisała. O czym ona w ogóle mówiła, znaczy się nie pisała. Fuck. Niedobrze, powiem wam szczerze. Ale dobra, misję, co my tutaj mamy? Spotkanie przy obiedzie, ale to już jest misja... normalna. Cholera, nie wiem, co ona mówiła, a to chyba było coś ważnego. Ja się, kurczę, niepotrzebnie, słuchajcie, skupiłem na wiecie na czym. Wiecie na czym. Dobra, ale teraz tak, najważniejsze to, co chcę kupić, to jest otwieranie wytrychów na poziomie ten. Bo na razie tak na dobrą sprawę, słuchajcie, ja tych punktów nie mam na co za bardzo wydawać, bo są oczywiście rzeczy... Podwójne zabójstwo z powietrza, to kosztuje 4, no to może walka wręcz... Walka wręcz to mi jest niepotrzebna, bo egzekucja na... A, egzekucja na ziemi, ale to jest 8. Niewidzialność życia to my chyba i tak raczej nie mamy... A, mamy odblokowane, tylko że to 9 kosztuje. No dobra, trudno, no to się jakoś ogarnie na tych misjach. Co my tu jeszcze... Co ja chciałem wziąć, bo coś chciałem... A, podwójne zabójstwo z powietrza. To sobie kupimy, bo to jest całkiem spoko i przydatne. Życie, o życie się jakoś nie boję, bo w sumie nie obrywam jakoś tak drastycznie. Także nie ma lipy. Ale kurczę, to coś ona chciała, żebym coś odnalazł, ale... Kurde, nie wiem co. Dobra, czekajmy. Aha, my jesteśmy tutaj. Łe, to całkiem blisko jesteśmy tego, naszego... Czekajcie, wszystkie chcę. Całkiem blisko jesteśmy Cafe Teatr, więc sobie uderzymy tam, weźmiemy to, co jeszcze mamy w skrzynce, bo trochę chyba hajsu tam mi zostało. I sobie zobaczymy. Wiecie co, ja sobie najwyżej obejrzę swój własny odcinek, co ona tam mówiła i o czym pisała i najwyżej w przyszłym odcinku, jeżeli to będzie coś ważnego, jeżeli to będę musiał odkryć, czy coś w tym stylu, to tego sobie zaczniemy. Bo coś powiedziała o jakiejś technicznej sztuczce. Ale kurde, co to było? O co chodziło? To niestety, Wojciech lama i nie widzi. Skupia się znowu niepotrzebnie na czymś, na czym... 32 tysiące, całkiem spoko, jeżeli chodzi o Floreny. Swoją drogą, wiecie co, wypadałoby chyba już zacząć troszeczkę, kurczę, ulepszać jeszcze bardziej mój ekwipunek. Bo tak na dobrą sprawę zauważcie, że kasy mamy dużo. A w ogóle ile nam jeszcze zostało sekwencji? Teraz będzie 10, 11 i 12 nam zostało. Tu mamy tylko dwie misje w tej sekwencji? Ja pierdykam, strasznie krótkie są te... Strasznie krótkie to jest, naprawdę strasznie krótkie są te... Mam tylko wielką nadzieję, że Assassin's Creed Syndicate będzie takim, bym powiedział, troszeczkę... troszeczkę lepszym... Wiecie czym... Dobra, my tutaj mamy miecz z wężową rękojeścią. Widzę też, że mamy go ulepszonego. Aha, trochę drogie bym to powiedział, że jest... My mamy tylko 155 tysięcy florenów. Obrażenia, parowanie. No, jest stanowczo lepsze niż mój. Miecz Edenu. O, proszę. No, to też jest dosyć spoko, tylko że to raczej za Helixy Shiovana. Ale kurczę, przecież ona jest taka sama jak moje, jak to, co mogę sobie kupić normalnie za gotówkę. 125 tysięcy, ale kurczę, trochę dużo jak na miecz.
Właściwie to my miecz mamy całkiem spoko, więc może tutaj raczej bardziej byśmy się skupili na tym, bo zobaczcie, że zdrowie, niewidzialność, ja mam to, a nie, mam to. No to też nie jest, jest całkiem spoko. Tu więcej nic nie ma. Niewidzialność, ja bym bardziej w zdrowie właśnie szedł, coś co daje mi najwięcej, no to daje dużo, ale kurczę, ile to kosztuje. Nie umiem się odnaleźć, słuchajcie, po prostu w tym wszystkim. Co ja mam tutaj teraz założone z tego? To? Tak, ulepszono zło. Chyba to. Albo i nie to. Bo to jest chyba to, co my mamy. Aha, wyposaż. Ale w co ja jestem obecnie wyposażony? No nie, no chyba w to, bo to jest zaznaczone. Dobra, ale czy my możemy coś lepszego kupić? Zdrowie to mi daje lepiej, a z tych najdroższych... 140 tysięcy. Wow, to mi daje sporo zdrowia. Legendarna średniowieczna peleryna. Pancerz tak wręcz czas wykrywania w obszarze zastrzeżeń. Zdrowie, 16 punktów zdrowia. No to mi tak na dobrą sprawę daje najwięcej, kurczę. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem, czy ja się będę tutaj w cokolwiek bawił, chociaż te przedramiona widzę też, że mamy tak kiepsko z hajsem, kiepsko z hajsem. Trzeba będzie, będę musiał faktycznie troszeczkę dłużej pograć i poogarniać sobie, słuchajcie, te wszystkie możliwe skrzynki, te wszystkie możliwe pierdoły, które gdzieś są tutaj poukrywane, bo naprawdę jest z tym kicha. A tych skrzynek trochę jest, tutaj mam jeszcze skrzynkę i to chyba była właśnie skrzynka też na trzeci poziom, to sobie tam podejdźmy, zobaczymy. Swoją drogą, słuchajcie, zobaczymy, czy uda mi się ogarnąć też Unity i ewentualnie pobawimy się troszeczkę w niego na live'ie. Byłoby chyba dobrze, ale muszę ogarnąć to jego pierdzielone, kurcze. Złe działanie tak na dobrą sprawę, bo niestety, kurczę, live'owi pewnie wiedzą ci, co byli. Troszeczkę nieładnie to wyglądało, ale sobie ogarniemy. Dobra, widzę, że mogę sobie otworzyć to chyba całkiem spoko. Dobra, mamy drugi i ostatni rygiel, świetnie. I co mamy w skrzyni? Mam nadzieję, że dużo hajsu, bo to w końcu było, kurczę, trzeci poziom, co do 1000 florenów. Serio? Mniej się nie dało. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, na dzisiaj sobie kończymy. Wybaczcie, że taki króciutki odcinek, no ale tak wyszło, taka misja. Po prostu nie chciałem kontynuować dalej sekwencji. Może nam się uda tą jedną sekwencję zrobić w jednym odcinku następnym, także zobaczymy, jak to działa. Także cóż, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter i wszystko inne, macie wszystko tam na dole. Na dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa, pa.